Cieszę się, że możemy dzisiaj razem spędzić ten wieczór. Ten czas, piątek, to taki szczególny dzień, zwłaszcza w Wielkim Poście, kiedy możemy wspominać i współodczuwać z Jezusem Jego drogę. Chcieliśmy spędzić z Wami ten wieczór, ponieważ Jezus jest wśród nas cały czas. I my także cierpimy w życiu, tak jak On cierpiał. Nie tak mocno, ale odczuwamy ten ból. I najważniejsze jest to, że ten ból, jeżeli łączymy z Jego bólem, ten ból ma sens. Bo prowadzi do Chrystusa. I dzisiaj chcemy przejść taką drogę męki, cierpienia Chrystusa, która prowadzi nas razem z Nim na górę krzyża, tam gdzie dokonało się zbawienie.
teraz zapowiedziana premiera. Utwór, który powstał kilka lat temu, w takim bardzo trudnym dla mnie okresie. On powstał przez łzy, dosłownie. Kiedy go pisałam, bardzo płakałam. To było ciężkie przeżycie, ale bardzo owocne. I te owoce chcę wam dzisiaj zaprezentować. Myślę, że będziecie mogli zgłębić tą miłość Chrystusową właśnie przez ten utwór. Posłuchajcie. Rozważając mękę Chrystusa, nie możemy pominąć bardzo ważnej osoby. Tą osobą była i jest Maryja, która szła razem ze swoim synem. Czasem sobie myślę, jak wielkie cierpienie ona musiała przechodzić, patrząc na swoje dziecko, które idzie. Cały we krwi, w pocie, strwożone, bez sił. Upada, ona nie może mu pomóc.
aż się głos łamie. Święta kobieta, chcielibyśmy mieć choć trochę sił, ile ona miała, choć trochę wytrwałości, choć trochę nadziei, choć trochę więcej niż jej mamy. Ona miała do samego końca. Jesus.